jest pomysł tej konferencji, żeby zacząć mówić, że warto inwestować w sztukę, młodych, w sztukę znanych, niedoszacowanych, jak to powiedział prezes Okręgu Warszawskiego, pan Jacek Maślankiewicz. Sztuka jest czymś, co wypełnia nasze serca, wypełnia nasze wnętrze, ale też jest wartością. I trzeba sobie powiedzieć, nie tylko przedmiotem takiego uwielbienia, ale podmiotem, przedmiotem takiego handlu. I w dobie kryzysu warto takie rzeczy kupować. Jest to dobry moment, ceny są dosyć atrakcyjne, więc serdecznie zapraszam do analizy tego tematu. I jest to taki zaledwie hasło i akcent, który wnosi i próbuje powiedzieć coś o tym właśnie naszym polskim rynku, który naprawdę się rodzi, a mamy naprawdę bardzo dobrych twórców. Serdecznie też zapraszam na kolejny etap naszego dzisiejszego spotkania. Powoli będziemy tutaj kontemplować sztukę twórców, którym serdecznie dziękuję, że tutaj mogli się zgromadzić i pokazać swoje prace. Dziękuję serdecznie i zapraszam.